Article de voyage, cadeau en exclusivité sur ce vol. Consultez votre carte Champagne, ne manquez pas votre offre spéciale. Alors que vous avez fait votre choix, vous pouvez appuyer sur... Cześć, witajcie. Chciałem wam w tym wideo powiedzieć, dlaczego wolę passive income od zysków kapitałowych, takich z flipa na przykład, bo teraz w Polsce mam takie biznesy, które polegają na wynajmie nieruchomości, no i też robimy flipy z inwestorami. A z kolei jestem w tym momencie we Włoszech i tutaj też jestem tak trochę biznesowo, bo oglądamy nieruchomości, które są w fajnej cenie do kupienia. Natomiast chciałem się z wami właśnie taką refleksją podzielić na temat tego, czym się różni fakt, że mam właśnie te nieruchomości na wynajem w Polsce od biznesów związanych z flipami. Wczoraj, czy przedwczoraj, bo teraz jest, dzisiaj jest chyba 15 grudnia i jakoś przedwczoraj sprawdziłem sobie przelewy z wynajmów, bo mam także po 10 każdego miesiąca firmy, które zajmują się rozliczaniem, zarządzaniem najmem, moimi nieruchomościami. Jakoś tak po 10 każdego miesiąca dokonują rozliczeń z najemcami, no i mi robią przelew. No i właśnie zaraz po 10 jakoś ten przelew się pojawił. No i ja mogę być we Włoszech, sprawdzam sobie tylko stan konta, że środki z wynajmu wpływają i mogę sobie robić tutaj swoje inne rzeczy na spokojnie. Pozdrawiam z tego miejsca firmy zarządzające najmem, czyli firmę Metr Kwadratowy w Toruniu oraz firmę Pokoje 69 w Warszawie, również twórców systemu obsługi najmu, z którego korzystają te obie firmy, które zarządzają moim najmem, i mam dostęp do panela właściciela nieruchomości i tam sobie mogę sprawdzić wszystkich najemców, wszystkie przychody, wszystkie koszty i sobie mogę, nawet nie powiem, że zarządzać, bo tym się zajmują firmy zarządzające, ale ja mam podgląd na to, co się dzieje, jakie są umowy podpisane, za jakie kwoty, i tylko co miesiąc odbieram sobie przelewy. Natomiast no właśnie, mam jeszcze flipy trwające w Polsce i problem polega na tym, że jak nie mam mnie tam na miejscu, mimo że mam osoby, które mi w tym pomagają, to tak się trochę czuję, że ten biznes jest zaniedbany, bo to jest jednak handel, flipy to jest handel, mieszkania na wynajem to jest czerpanie przychodów pasywnych z posiadania aktywów. I dlatego wolę ten passive income, bo mam ten passive income i mogę sobie siedzieć we Włoszech. Tutaj oglądam też teraz zresztą nieruchomości, które są do nabycia w bardzo fajnej cenie. One są na przetargu wystawione, jeszcze musimy pewnie poczekać na kilka rund przetargów, bo tak teraz nie będziemy jeszcze startować, bo jeszcze cena jest trochę za wysoka, ale jeżeli się nie sprzeda, a już się nie sprzedało kilka razy, no to może coś tutaj fajnego we Włoszech zrobimy. Za mną jest Matterhorn. Matterhorn, szósty najwyższy szczyt w Alpach włoskich. Bardzo fajne miejsce dla narciarzy. Tutaj sobie właśnie oglądamy różne nieruchomości, które są wynajmowane. Tutaj widzicie, to są wszystko apartamenty turystyczne na wynajem. Jest dosyć spory ruch, dużo narciarzy, dużo się dzieje. Dzisiaj jest taka akurat brzydka pogoda, ale przez ostatnie 2-3 dni, jak tu byliśmy, to była piękna pogoda i w ogóle mnóstwo narciarzy na stokach. Więc to jest fajne miejsce do inwestowania i właśnie się za czymś tutaj rozglądamy. Podsumowując, no możecie mieć inne zdanie zupełnie na ten temat. Flipy mogą wam świetnie wychodzić, możecie na tym świetnie zarabiać. Ja nie chcę was odwodzić, nie chcę wam odradzać flipów. Natomiast musicie zrozumieć, że to jest inna charakterystyka tego biznesu, bo mieszkania na wynajem robisz raz. Ja poświęciłem czas na każde z moich mieszkań na wynajem, no mniej więcej z pół roku na jedno mieszkanie. To też nie jest tak hop-siup. Po tym, jak je zrobiłem, oddałem je firmom zarządzającym po to, żeby mieć faktycznie przychody pasywne. Niektórzy mówią, że nie ma przychodów pasywnych, bo trzeba się zajmować
No właśnie, jeśli zrobisz na tyle dobrze nieruchomości, że stać cię i na to, żeby samemu zarobić, i żeby zapłacić firmie zarządzającej, to przychody pasywne z nieruchomości istnieją naprawdę. Warto się więc uczyć inwestować. Warto się uczyć inwestować w mieszkania na wynajem. Jeśli chcecie pomnażać gotówkę, warto się uczyć inwestować we flipy, ale flipy to pamiętajcie, że to jest handel, którym się trzeba faktycznie zajmować. I tutaj się z tym zgodzę, że nie ma przychodów pasywnych, bo się trzeba zajmować. Tak jak ktoś, cały czas ten komentarz pamiętam na Facebooku czy na YouTubie, ktoś mi tak napisał, że nie ma przychodów pasywnych, bo trzeba się zajmować. Ja uważam, że we flipach bardziej się trzeba zajmować. Mieszkania na wynajem robisz raz i czerpiesz przychody pasywne przez lata. Wyjazd ten, który teraz mam do Włoch, poczytuję sobie za bardzo fajny, bo mam takie business and leisure. Trochę pracuję, bo oglądam nieruchomości, myślę, zastanawiam się, analizuję rynek, trochę odpoczywam. Jest bardzo fajnie, uwielbiam kuchnię włoską. No i cóż, jak się coś ciekawego pojawi we Włoszech do inwestowania, to będę pewnie informował na moim blogu wojciechgil.pl. Wejdźcie sobie tam na mojego bloga, jeśli jeszcze nie byliście, wojciechgil.pl. Zapiszcie się do newslettera. Jako prezent w newsletterze, za zapisanie się do newslettera dostaniecie od razu w pierwszym mailu ode mnie dwa kalkulatory. Jeden kalkulator dochodów z najmu, że możecie sobie wstawić dane mieszkania i zobaczycie, ile będziecie zarabiać. I drugi kalkulator to jest kalkulator rentiera, czyli który Wam pokaże, ile potrzebujecie mieć kapitału zainwestowanego, na jaką stopę zwrotu, żeby otrzymywać przychody pasywne na takim poziomie, jaki potrzebujecie, żeby w swoim własnym mniemaniu mieć wolność finansową. Te dwa kalkulatory dostaniecie, jak się zapiszecie do newslettera na moim blogu wojciechgil.pl. Możecie się w każdej chwili wypisać, jeśli Wam się nie będzie podobało. Ja nie wysyłam raczej zbyt dużo maili. Na początku dostaniecie taką kolejkę maili z najciekawszymi materiałami z mojego bloga. Żadnego spamu, tylko materiały z mojego bloga. A jak będziecie się chcieli wypisać, to możecie to zrobić w każdej chwili. A kalkulatory dochodów z najmu warto mieć, bo opowiem Wam taką ciekawą historię. Niedawno się dowiedziałem o tym. Jeden z uczestników moich warsztatów inwestowania w nieruchomości, Marcin ze Szczecina, pozdrawiam Cię serdecznie, Marcin, opowiedział mi, że swojemu znajomemu pomógł zrobić, jeśli dobrze pamiętam, dom. Właśnie korzystając z tych moich Exceli, obliczyli sobie rentowność, zobaczyli, że to się bardzo fajnie kalkuluje zrobić. No i człowiek, z którym ja nie miałem w ogóle żadnego kontaktu, nie musiał mi nic za to płacić, skorzystał z darmowych materiałów, nawet nie sam je pobrał, tylko dostał je od Marcina i zrobili sobie fajny jakiś dom właśnie na wynajem, wynajmuje te pokoje, a chyba to na kredyt wziął, bo pamiętam, że Marcin mi opowiadał, że spłaca mu się chyba rata kredytu za jego dom, on na części mieszka, część wynajmuje, spłaca mu się rata i jeszcze jest do przodu, jeszcze na tym zarabia, więc warto pobrać to Excele i warto uczyć się inwestować w nieruchomości. Pozdrawiam Was, do usłyszenia w kolejnym wideo. Cześć, hej!